W tym filmie pokażę Ci, skąd się biorą wzory na rozwiązanie równania kwadratowego. Czyli mamy równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równe 0. To jest ogólna postać równania kwadratowego. A, b i c to są jakieś liczby. X jest naszą niewiadomą. Chcemy mieć równanie kwadratowe, czyli założymy, że rzeczywiście wyraz kwadratowy w nim występuje, to znaczy a nie jest 0. No skoro a nie jest 0, to my możemy przez a podzielić po to, żeby przy x kwadrat mieć współczynnik 1. I wtedy tak, tu mamy x kwadrat plus b przez a x plus c przez a równe 0. I teraz będziemy dążyć do uzyskania po lewej stronie kwadratu pewnego wyrażenia, czyli dopełnienia do kwadratu. I tu przypomnę raz jeszcze ten podstawowy wzorek, który będziemy wykorzystywać, że x plus k do kwadratu to jest x kwadrat plus 2kx plus k kwadrat. Czyli chcemy po lewej stronie naszego równania dostać coś, co będziemy mogli potem zapisać jako x plus k do kwadratu. Czyli tak, mamy x kwadrat. No tutaj występuje 2 razy k. To napiszmy, to b przez a napiszmy 2 razy b przez 2a razy x. No dobrze, i tu jest jeszcze, może tutaj napiszę jeszcze, plus c przez a równe 0. To jest nasze równanie. Teraz tak, tu jeszcze jest k kwadrat, prawda? Czyli to k, widzimy, że k to jest b przez 2a. Czyli muszę dodać b przez 2a do kwadratu. I wtedy ta rzecz razem to będzie x plus b przez 2a do kwadratu. No dobrze, ale to jest równanie, czyli ja do tego nie było, prawda? Tego nie było po tej stronie, więc ja dodałem, to muszę dodać też to do prawej strony równania. Czyli tu zamiast zera mi się zrobi plus b przez 2a do kwadratu. No dobrze, i w ten sposób po lewej stronie otrzymamy x plus b przez 2a do kwadratu. I może jeszcze odejmę c przez a od obu stron. No i wtedy po lewej stronie to będzie wszystko, a po prawej stronie mam tak b kwadrat przez 4a kwadrat minus c przez a. Teraz ja to sprowadzę do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik jest 4a kwadrat, tak? Czyli b kwadrat przez 4a kwadrat minus... I co? Żeby tu mieć 4a kwadrat, to muszę przez 4a pomnożyć licznik i mianownik, czyli zamiast c będę miał 4ac, a w mianowniku mam 4a kwadrat. Czyli tak, x plus b przez 2a do kwadratu to jest b kwadrat minus 4ac przez 4a kwadrat. To jest nasze równanie, to jest dokładnie to równanie, tylko zapisane w inny sposób. Teraz ten sposób zapisu pomaga nam, dlatego że to jest równanie postaci coś do kwadratu równa się coś, prawda? Czyli tak, popatrzmy jeszcze. Kwadrat liczby rzeczywistej musi być nieujemny. Wobec tego na dole mamy 4a kwadrat, to jest liczba nieujemna. I teraz, żeby to równanie w ogóle miało jakiekolwiek rozwiązania, to musimy założyć, że licznik tego ułamka jest nieujemny. Teraz standardową nazwą na to, właśnie z uwagi na to, że znak tego wyrażenia jest ważny, jeżeli to wyrażenie jest ujemne, to w ogóle takie równanie kwadratowe nie ma rozwiązań, to się nazywa delta. No, to ma standardowe oznaczenie, to jest delta.
Jeszcze raz tutaj. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. To się nazywa delta lub wyróżnik równania kwadratowego. I teraz musimy założyć, że ta delta jest większa równa 0. Bo inaczej rozwiązań nie ma. Czyli tutaj mogę napisać tak. X plus b przez 2a do kwadratu równa się. I teraz to, co jest po prawej stronie, zapiszę w ten sposób, że to jest pierwiastek z delty. Założyłem, że delta jest większa równa 0, więc mogę wyciągnąć pierwiastek przez 2a do kwadratu. Czyli jeszcze raz tutaj przypomnę, zamiast tej delty pierwiastek z b kwadrat minus 4ac przez 2a do kwadratu. Czyli nasze równanie wygląda w następujący sposób. O, x plus b przez 2a do kwadratu równa się pierwiastek z b kwadrat minus 4ac przez 2a do kwadratu. I teraz tak, jeżeli mamy takie równanie, że kwadrat jednej liczby jest równy kwadratowi drugiej liczby, to takie równanie ma zawsze dwa rozwiązania. Albo te liczby są równe, albo jedna liczba jest równa minus drugiej. Czyli z tego mamy, że x plus b przez 2a równa się pierwiastek b kwadrat minus 4ac przez 2a lub x plus b przez 2a równa się minus pierwiastek kwadrat minus 4ac przez 2a. No i ostatecznie, odejmując b przez 2a od obu stron, otrzymujemy dwa rozwiązania równania kwadratowego, czyli minus b plus pierwiastek przez 2a lub x równe minus b minus pierwiastek na a. No i używając tego symbolu delty, prawda, tego, że b kwadrat minus 4ac to jest delta, możemy to zapisać jeszcze inaczej. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a lub x równe minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. I to są, prawda, to są wzory, które mówią nam, jak wyglądają równania, rozwiązania równania kwadratowego. No to są takie ogólne wzory, prawda? Te rozwiązania mamy wyrażone za pomocą współczynników, które występują w tym równaniu, prawda? Za pomocą a, b i c, czyli a to jest współczynnik przy x kwadrat, b to jest współczynnik przy x, a c to jest współczynnik, to jest wyraz wolny. Czyli to są rozwiązania równania kwadratowego ax kwadrat plus bx plus c równe 0 i delta jest większa równa 0. Czyli takie równanie kwadratowe może mieć co najwyżej dwa rozwiązania. Czasem może mieć jedno, prawda? Jeżeli delta jest równa 0, to oba te wzory dają nam to samo rozwiązanie. Lub też, jeżeli delta jest mniejsza od zera, to równanie kwadratowe może nie mieć w ogóle rozwiązań.